Aras, Life in Poland, witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, tak jak mówiliśmy, z pomocą dla pani przyszliśmy starszej. Także wanna wyjechała, że tak powiem, żeliwna. Także mamy kawał wanny. Także tak, tak to wygląda. Także tak, wannę wyrzucamy i tu ma stanąć, że tak powiem, kabina prysznicowa, czyli grzejniczek będziemy przenosić na tą stronę. Także do ziomeczka już pisałem. Także na razie odsłoniliśmy, wyłączyliśmy wodę, wszystkie odpływy, wyciągnąłem odpływ 50, że tak powiem, tutaj musiałem ubikację rozebrać, ubikację rozebrałem, wyciągnąłem całą 50, ponieważ była już, że tak powiem, ze starości przytkana do połowy, tak, szlamem i wszystkimi innymi tam zanieczyszczeniami związanymi właśnie z użytkowaniem. Dobra, także wiadomo, o co chodzi. Na razie dzisiaj tak, muszę wszystko pomierzyć, za chwilę zakręcimy, po prostu wkręcimy korki, żeby można było puścić wodę ciepłą i zimną, żeby mogli tutaj Państwo użytkować kuchnię, tak, i ubikację. I tak na dzień dzisiejszy wygląda, odsłonimy to, pójdziemy do Big Baga częściowo to wszystko powyrzucać, także będziemy już to pomału rozbrajać i przygotowywać do położenia tutaj płytek. Także częściowo tutaj też jeszcze płytki zostaną ściągnięte z podłogi. No i tak to będzie wyglądało, moi kochani. Także lecimy budżetowo, budżetowo. Jeszcze raz obraz, jak to wygląda. Także dosłownie tą część musimy wyciąć. No raczej już suszarki nie będzie. Chyba że damy ją w tą stronę, zobaczymy jakie będą decyzje tutaj podjęte. No raczej nie opuścimy tego nad kabinę. Dobra, także lecimy. Aktualizacja, moi kochani. Także wszystko wyleciało, zerwałem, także przygotowaliśmy łazienkę pod właśnie, że tak powiem, jeszcze tutaj musi właściciele to zlikwidować, żebym mógł zerwać. Szafkę jednak wymienimy, polecimy budżetową. Zaproponowałem grzejniczek, jutro ziomeczek do mnie przyjeżdża, także grzejniczek przekładamy na tą stronę. Zostawiamy go taki jaki jest. Już nie będziemy tam kombinować, przekładamy go na tą stronę. Umywalka, znaczy się zlew, idzie tu koło brudzika, także tutaj wejdzie 50, żeby schować te wszystkie odpływy, pójdą brudzikiem i tu wyjdzie po prostu zimna woda z odpływem do pralki, która się znajdzie w narożniku. Także lecimy budżetowo. Tutaj będą płyteczki, które jadę za chwilę zakupić, klej i grunt szczepny oraz tapetę. Tapetę, ponieważ tu gdzie strefa wody damy płyteczki, tu do zlewu, tak, tu i resztę łazienki polecimy, że tak powiem, w tapecie. Także tak to będzie wyglądało. Także reszta, że tak powiem, sufit do odmalowania, tu zerwiemy jakieś tam ubytki, jeszcze przeszpachrujemy tak po kołeczkach, no i będziemy działać, tak. Kafelki na podłodze zostają, sami widzicie, że są tylko dotąd, dlatego tu, że tak powiem, brodzik zasłoni, no i szafka też zasłoni, dlatego taka była decyzja podjęta, żeby te kafelki na podłodze zostały, te, które są. No, także działamy, działamy, kolejny dzień, jutro, także likwidujemy grzejnik, tutaj sobie właściciele ogarną ten bajzelek, związany właśnie z tym, co żeśmy teraz się pozbyli na zewnątrz, także chyba część tych płyt pójdzie do garażu. Wanna na złom, wiecie o co chodzi, dlatego szybka dzisiaj rozbiórka, puszczona woda, żeby mogli Państwo korzystać. No i będziemy jutro działać kolejne etapy tutaj. Aktualizacja, znaleźliśmy tutaj na łazience, także przyjechałem dokończyć. Szyba dopiero dojechała, także zdążyłem ja ją obsadzić. Dobra. Także tak dobrze jechała i sami widzicie, moi widzowie, że wyszłoby na to, że ponad miesiąc idzie łazienka, a czekaliśmy tylko na szybę. Dobra, także ktoś jeśli się martwi, mówiłem, że będzie na styk, także jest idealnie, tak jak mówiłem, także zabieramy się za robotę, lecimy dalej. No, aktualizacja dla Was to była krótka chwila, dla mnie to jest kolejny dzień na tej łazience, także przystąpiliśmy sobie do odpływówki, także tu będzie zlew, tu będzie
No, tu będzie umywaleczka, tu będzie brodzik, także będziemy musieli na podwyższeniu przy zachowaniu jakichkolwiek spadków, tam będzie stała pralka, także sobie na przedłużeniu tak daliśmy, żeby jak najbardziej estetycznie na tej ścianie wyglądało. Nie będziemy nic zabudowywać, tylko polecimy sobie jeszcze peksikiem, zimną wodą i to wszystko. I tak zostaje. Tu będziemy musieli dać jakąś platformę, podwyższyć się. Proponuję najtańszym sposobem i chyba najlepszym będzie chyba styropian. Tak mi się wydaje, że chyba na styropianie się podniesiemy i na to pójdzie brodzik. Także jakiś wzmacniany, jakiś ten... już kiedyś tak zrobiłem, bo też miałem taką sytuację w łazience, że to nie patrzcie, to jest rury ze mnie, że na takiej wysokości no macie już 6 plus tela 50, to już macie 12 cm, a gdzie teraz jeszcze brodzik, tak? 12-15 cm, także troszkę pójdziemy do góry, no niestety tak musimy tutaj zrobić bez ingerencji w pion, ponieważ oczywiście wpięcie 50 jest już sąsiadki na dole, nie? A wychodzi dość wysoko. Znaczy się w kuchni, nie? Wychodzi jeszcze przez ubikację, przechodzi, żeby zachować w miarę logiczny spadek, żeby tutaj nic nie stała woda, no to wychodzi nam jak wychodzi, tak? Także musimy sobie radzić, że tak powiem, podłoga tutaj i tak pójdzie w płytkach. Także najpierw zrobimy sobie platformę, umocujemy ją i do platformy będziemy dojeżdżać sobie płytkami. No, także zobaczymy jak to będzie, chyba że zaraz wyleję jakiś beton albo coś, żeby to stabilniejsze było. No zobaczymy, jakieś decyzje będą podjęte. Dobra, także aktualizacja, czekamy na ziomeczka, aż przyjedzie i nam ściągnie kaloryfer. Także lecimy z tematami, jeszcze tu nam tylko pozostaje tu kawałek tapety i te szafki ściągnąć, bo już wczoraj nie mieliśmy miejsca, że tak powiem. Także sobie wszystko ładnie za chwilę odkujemy na baterię, także wszystko będzie zrobione. Także zabieram się za robotę i zobaczycie za aktualizację, jak ziomeczek przyjedzie zamrażać. Siemaneczka, no jest decyzja odnośnie tego grzejnika. Zamrażamy jednak w ubikacji, także mamy tutaj Icemana, ziomeczek jest, także zaczął przystępować sobie do roboty. Maszynę odpala i będziemy zaraz lecieli. Ja sobie zacząłem, że tak powiem, gruzdować pod baterię. I będziemy sobie zjeżdżali, także tu na razie gruz leży. Zajęliśmy się grzejnikiem, także lecimy z tematami. Aktualizacja. Także maszyna chodzi. I teraz tym odczynnikiem zamraża nam, zamyka obieg, tak? Także tutaj sobie tak to zrobiliśmy. Bo sobie teraz tak peksikiem sobie zejdę na dół. Wyjdę tutaj sobie dwoma. Tak, wyjdę sobie dwoma i tu podłączenie cyk i cyk do żemerkowego. I tak to będzie wyglądało, także tego likwidujemy dzisiaj. Także akcja będzie pomyślnie zakończona i po prostu sobie tam, jak będę chciał, to sobie wyjdę, tak, peksikami tutaj dwoma. Także zobaczycie dalsze etapy. Taka szybka aktualizacja, cały dzień roboty, także grzejniczek zniknął. I z hydrauliką żeśmy powalczyli, pokuli, także do baterii mamy wyprowadzone, do umywalki lub do zlewu, jak to woli. Także tak mamy to skręcone na skrętki, nie na zaciski. Lecimy budżetowo, żeby tam się nie pytali, jak zwykle. Tu mamy wyprowadzenie pod ten, także na razie tego nie przyczepiam ani nic, ponieważ z płytkami chcę iść za. Także tu sobie polecę z płytkami. Tu i tak będę miał, że tak powiem, gdzieś dotąd podniesienie się i wyrównanie razem. Po prostu już cały, że tak powiem, ten pójdzie do góry, nie? Także najpierw sobie polecimy z płyteczkami tu i tu i zobaczę, ile się będę musiał podnieść, żeby do brodzika. I tak to będzie wyglądało wstępnie. Także tu mamy już doprowadzenie też do praleczki, także tam już mamy wodę. Już zaworek założony, także stamtąd sobie będziemy brać wodę. Tejpie jeszcze tutaj będzie przedłużenie, żeby było wyżej tak i wystawienie na 90 stopni. Dobra, tak to wygląda, moi kochani, ze spadkiem zachowanym jak najbardziej. Tu się nigdzie nie wkuwałem, tam rura, także tu umywaleczka 50, całe to nam zasłoni i tu pójdzie kabina 80x80. Tak to wygląda. Najważniejsze było dzisiaj ściągnięcie grzejnika, zrobienie
po prostu hydrauliki z odpływami. Także przygotowaliśmy sobie, także posprzątamy sobie teraz ten gruzik i po prostu lecimy na chatę robić dalsze czynności, czyli czarny pokój. Za chwilę zobaczycie odsłonę mojego pokoju. Także lecę kłaść tapetę do siebie, ten wzorzysty, i na tym będę chyba dzisiaj kończył tam dzień u siebie. Także lecimy.